Witajcie, drodzy kochani. Ja bym chciał w dzisiejszym programie omówić temat bardzo interesujący, temat opadania złych energii na części naszego ciała. Ponieważ wiele osób czuje się chorych, czuje się po prostu niezbyt energetycznie, czują się słabi, czują się chorzy na pewne choroby. Nieraz całe rodziny są chore w jednym domu i tak naprawdę nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Ja miałem taki przypadek, że w zeszłym roku słyszałem, że w jednym domu Polskich, bo to były Katowice bodajże, cała rodzina po prostu była chora. A to po prostu wynika z tego, że w danym domu po prostu panują złe energie, są złe energie, bardzo niskie energie minusowe, tak zwane energie minusowe, które powodują właśnie rozwijanie się tej choroby, czyli te bardzo niskie powisy powodują rozwinięcie się tej choroby. Jeszcze do tego, jeżeli mamy wodę, która jest z wodociągów, tak jak wspomniała moja znajoma kołczerka, która ta woda po prostu jest na niskich bowisach, na niskich energiach. Jest to woda, która tak naprawdę jest źródłem wszelkiego rodzaju chorób i skażeń, wątroby i zaburzeń w naszej czustrze. Jest zaburzenie również na nerkach. No to wówczas, drodzy kochani, rozwijają się różnego rodzaju choroby. I to jest po prostu automatyczne ze względu na to, że żywność i woda są skażone odpowiednimi energiami, odpowiednimi produktami chemicznymi. W to wchodzi fluor, w to wchodzą inne produkty chemiczne. Także ja uczulam Was, drodzy kochani, że nie każda choroba jest rakiem, bo ktoś myśli, że ma raka, że mam raka, w pewnym miejscu mnie boli i bardzo mnie boli noga, ale to może być też związane z posiadaniem bardzo negatywnych energii, właśnie tych energii minusowych na minusie w danym miejscu, czy to noga, czy to może być brzuch, kogoś bardzo boli brzuch, kogoś bardzo boli noga, ponieważ te złe energie po prostu opadły w tą część naszego ciała i ta część po prostu z nieznanych powodów zaczyna nas boleć. Pobolewać pierw, a potem boleć więcej, a potem coraz więcej i po prostu ten ból staje się w końcu nie do zniesienia. Może to być ból głowy na przykład. Dlaczego nas boli głowa? Wielokrotnie jest tak, że jesteśmy gdzie są bardzo złe wibracje, jest bardzo negatywna energia i to, drodzy kochani, z tego względu nas boli głowa, ponieważ w danym pomieszczeniu są bardzo złe wibracje, a niekiedy mogą tam być demony, a niekiedy mogą być tam pewne przedmioty, które źle promieniują, czyli jakieś wytane orły, wytane sowy, jakieś pawie pióra, jakiś wachlarz z pawich piór. No to, drodzy kochani, to na to wszystkie rzeczy musicie uważać, ponieważ jeżeli w danym pomieszczeniu znajdują się jakieś piramidki egipskie, alabastrowe, ewentualnie drewniane, ewentualnie zrobione z jakiegokolwiek innego kamienia, to, drodzy kochani, możecie być pewni, że wasze zdrowie nie będzie w stanie normalnym. Ja od siebie dodam, że mam mojego przyjaciela, który mieszka w Grenadzie, on miał właśnie lampę w kształcie piramidki i tą piramidkę po prostu trzeba było zamknąć dipol, czyli od czubka piramidki rozpiąć drut miedziany, zawiązać u podstawy właśnie tej piramidki, żeby tą piramidkę odpowiednio zabezpieczyć, żeby tą piramidkę odpowiednio unieszkodliwić, żeby ona nie promieniowała negatywnie na ten dom. Także jeżeli ktoś nie chce się pozbywać swojej piramidki, właśnie może zrobić taki dipol z cienkiego drutu miedzianego, obwiązać tą piramidkę, zamknąć dipol na podstawy, zamknąć ten drut, związać go i po prostu dzięki czemu może pozbyć się negatywnych energii emitowanych przez daną piramidkę. Dodam, że piramidka na zewnątrz promieniuje na promieniowanie negatywne i wewnątrz ma promieniowanie plus 18. Także, drodzy kochani, jeżeli ktoś z Was jest przekonany, że ma raka, to niestety musi jeszcze raz się przekonać. Ja znam odpowiednią specjalistkę, która po prostu może uwolnić daną osobę od złych energii. Będę miał pod tym YouTube'em mój e-mail, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może do mnie napisać. I właśnie chodzi o to, że nie wszystko to, co mówią nam lekarze, jest prawdą. Twierdzić, że mamy raka, a tak naprawdę to jest tylko negatywna energia, która nam upadła na kark, na plecy, na nogę, na bark, czy gdziekolwiek indziej, czy na głowę ewentualnie, jeżeli nas głowa bardzo boli. I tą energię negatywną niestety trzeba to wszystko oczyścić. Może też się to wiązać z tym ciałem subtelnym, które ma po prostu, może być to ciało eteryczne, może to być ciało astralne, duchowe, jakiekolwiek ciało eteryczne, które po prostu jest, ma sobie jakby dziury. Właśnie na temat tych negatywnych energii opadających i tych chorób, które po prostu mogą się znajdować w naszym ciele. Także dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam tutaj z Teneryfy i do widzenia.